Ksiądz Sopoćko zwolniony z wykładów w seminarium w 1962 roku, pozostając na emeryturze, był zawsze gotowy przyjąć zadania doraźnie mu wyznaczane w diecezji. Na przykład z racji na funkcję promotora sprawiedliwości, czy wiążące się z jego wiedzą bądź duszpasterskim doświadczeniem. Mimo podeszłego wieku włączał się w życie diecezji. Zawsze starał się coś pozytywnego swą obecnością wnosić. Dzielił się swym doświadczeniem życiowym i wiedzą. Interesował się życiem lokalnego i powszechnego kościoła. Duchem towarzyszył aktualnym wydarzeniom kościelnym. Interesował się piśmiennictwem religijnym i teologicznym, zwłaszcza nowymi trendami w myśli teologicznej i praktyce duszpasterskiej. Ksiądz Sopoczko śledził obrady trwania Soboru Watykańskiego II i starał się żyć duchem odnowy Soborowej. Uroczystości jubileuszowe tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce nie były mu również obojętne. Jako kapłan i duszpasterz w kaplicy przy ulicy Poleckiej włączył się czynnie w duchowe przygotowanie do milenijnych obchodów. Podobnie żywo interesował się seminarium duchownym. Cieszył się z sukcesów i martwił problemami. Chętnie uczestniczył w uroczystościach seminaryjnych. Przede wszystkim zaś wspierał seminarium duchowo swoją modlitwą, a także materialnie, zwłaszcza co uboższym klerykom pomagał, czyniąc to z niezwykłą delikatnością i dyskrecją. Z wielu swymi wychowankami później kapłanami utrzymywał kontakty, służąc im radą, duchową posługą, pomocą oraz wiedzą i kapłańskim doświadczeniem. Czując, że jego czas się zbliża ku końcowi, starał się zapalić duchowych swych wychowanków do drogiej mu idei kultu miłosierdzia Bożego, będącą życiową jego misją. Wcześniej czynił to bardzo oględnie z racji na istniejące zakazy i ograniczenia oraz zachowawcze stanowisko swych przełożonych. Teraz, mimo iż oficjalnie obowiązywał wciąż zakaz z notyfikacji Kongregacji Świętego Oficjum z 1959 roku, czując jednakże milczące przyzwolenie władz kościelnych, Odważniej nawiązywał do prawdy o Bożym Miłosierdziu oraz mówił o potrzebie rozwijania kultu ku uczczeniu tejże tajemnicy w Bogu. W 1973 roku wielu z nich odwiedził i indywidualnie prosił o zainteresowanie ideą Miłosierdzia Bożego oraz zaangażowanie się w jej służbę. Zwłaszcza na polu teologicznych badań. Choć reakcje profesorów były raczej powściągliwe, podejmowane starania doprowadziły w efekcie do specjalnie zorganizowanych spotkań w seminarium duchownym z udziałem profesorów także z sąsiedniego seminarium duchownego w Drohiczynie. Uczestniczyli w tym również zainteresowani powyższą problematyką alumni i księża uczęszczający na regularne wykłady w ramach istniejącego w Archidiecezji Ośrodka Kształcenia Soborowego. Zaangażowanie Księdza Sopoczki w szerzenie idei Miłosierdzia Bożego wywarło wielkie wrażenie, zwłaszcza na młodzieży seminaryjnej. I stało się zasiewem cennych ziaren pod dzieło miłosierdzia. W przyszłości, w ramach prac dyplomowych pisanych na seminariach naukowych, powstało szereg opracowań poświęconych problematyce miłosierdzia Bożego oraz przybliżających myśl i działalność księdza Sopoczki jako promotora idei i kultu tegoż miłosierdzia. Gorące pragnienie księdza Sopoczki podjęcia w jego rodzimej diecezji dzieła, któremu poświęcił swe życie, w jakimś stopniu się spełniło. O dalszych losach rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia, któremu ksiądz Michał poświęcił swoje życie, już w następnym odcinku. Zapraszam.